Czy o tej płytce mówiłeś, o tej takiej przyczepce, nie? Tak, tak. No to... ile drzew przemnęli. A gdzie druga mapa? Dojechaliśmy do lokalnego hipermarketu i mniej więcej tak wygląda asortyment. Jest sympatyczna pani, która ucieka od razu. Są wyśmienite ciastka i zaraz jeszcze chipsy przyeksperymentuję i cukierki są. Śliwki w czekoladzie. Są śliwki? A są śliwki? Śliwki są. W czekoladzie? Śliwki w czekoladzie. No. Snickersy są. Nie ma. O, jeszcze są lodóweczki, dwie. I tam są chipsy, dobra. 3 dni tu jest. Chipsiki zajebiste się okazało. Ciasteczka mnie i jeszcze przemo takie wyhaczył, eleganckie. Słodkie. Tego nie jadłem. Słodkie trochę. Dobre ty. Ale dobre, takie kokosanki czy coś. No, kokosanki, tak jak ty lubisz. No. Dawaj mu, nie chcę. Testować trzeba. Ukraińskie kokosanki, jak? Wchodzą? Wchodzą? Wchodzą. Przemek nabył jeszcze boczku, bo tu jest tak, co ja mam tu zjeść? No ja. Nie, weź, sam sobie to popróbuj. Coś okropnego, nawet nie mogę na to patrzeć, jak jesz. No wódki? Ale tam masz tu jakąś wódkę? Bo ja nie widzę. Zorganizujemy, dobra. Taki cieniutki placer jakbyś mi ukroił, nie taką podeszwę. To mógłbym nawet przeeksperymentować. Tym razem nasza przewoźna kuchnia wydaje obiad. Kromka z ketchupem. Szef kuchni Przemysław poleca. Ci wyszukana propozycja. Musisz jakiś ładny wzorek, uśmiechniętą buźkę narysować. Brakuje tu kobiecej dłoni. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Też bym miał dla niej nie tylko takie zajęcie. Tutaj też jadą ostro chłopaki. Z pełną mocą jednego konia. Ledwo się tu trzymają na tej bryczce. Przemo, ale patrz gdzie jedziesz, kurwa. Nie, jak chcesz, by było przejść, bo tam chyba kopieje przy samochodem. To już normalna żółta droga na mapie jest. Uważaj na paliki po prawej. I zmierzamy do hoteliku, żeby troszeczkę się odświeżyć po tych 3 dniach w puszczy. Halo! No, Przemysław dzisiaj jak zwykle po ukraińsku musiał coś pozamawiać. Powiedz nam, Przemku, co tu dziś zamówiłeś? Jakieś gówno. Jak zwykle dosadnie, mnie całkiem bardzo dobrze smakuje. Nie wiem co to jest, wiem, że to jest ten barsz, ale myślałem, że to będzie ten inny barsz. To jest torebki ewidentnie. Lipa. Super graniczny jest. Są kompromitujące filmy nagrane na mnie. Jeżeli do mnie dotrą, to obiecuję, że je wstawię, a Przemysław znowu się raczy pierogami. Bezczelny typ. Jak smakują? Bardzo dobre. Bardzo dobre. Właśnie też ozów kurwi, bo mu... Dzień dobry. Nagrywam. Wstaliśmy dzisiaj rano, bardzo jest ciężki powrót, muszę powiedzieć, przynajmniej u mnie. Dobrze, że nie prowadzę dzisiaj pojazdu mechanicznego, bo to by zakrywało na przestępstwo drogowe. Tak, Przemysław, jak tam u ciebie? Ale dlaczego przestępstwo? Nie wiem, wczoraj za dużo się poperfumowałem po goleniu i ten alkohol mi przez skórę został. Posiadaj do widelec. Zassał się. Masz. A wy co po tej sałatce żeście sobie wzięli? My coś my na diecie. No, ja wiesz, ja... Ja chcę dojść do takiego momentu jak ten Murzyn. To nie tak, a musisz odważnik wieszać tam gdzie trzeba. Żebra już usłyszę. Siedzimy sobie w restauracji, tu jest taki kanał muzyczny ukraiński. Bardzo fajny. Takie teledyski, no może nie, muzycznie nie jest fajny, ale do oglądania jest fajny. Artystyczność muzyki zero. Nachodzi mnie od razu pytanie, co to za satelita, co to za kanał? Jakby ktoś coś wiedział, to bym chciał mieć go w domu. Lokal bardzo fajny, jedzonko było średnie. Była oferta na panie, ale żeśmy nie skorzystali. Jak zwykle. Jak zwykle zresztą. Przemo, ale jakby cię na przykład panie tu chciały umyć gąbką. Dodatkowa atrakcja.
A teraz furki się myją. Wysoki garaż, widzisz, to by, taki to by ci się przydał, nie? O. No. Opona wyłączona, tu integracja następuje, taka jak trzeba. O! Już mamy kawałek! Na tym! Tu! To jest stolik. O. Ja zobaczę, czy oby nie mdła, bo dziadek nie lubi... Dobra. Jednego! To jak nie? No to kto jeszcze, panowie, kto jedzie? Ale tutaj nie można pić? Kto jedzie? Szafa! Nie, ja już nie dam rady. Gdzie jest szafa? Ja już nie dam rady! Mamy kontrolę na granicy, ale w międzyczasie się zepsuł nam intercooler. I trzeba go pominąć, bo nie ma mocy. Taka awaria, tutaj sprawdzają, wszystko rozkręcają. Zabawa. Nawet maszyna do ściągania kół jest. Teraz Mercedes wjeżdża na przegląd, czy tam jakaś kontrabanda nie jest schowana. Bardzo sympatyczny pan, przetestował nam samochody, a teraz żeśmy ominęli w nagrodę całą kolejkę. Otworzysz drugi szlaban i nie stoimy z resztą grupy, tylko... Znaczy nasza grupa jedzie osobno, a reszta przekraczających granice jedzie osobno. To mi się podoba.